Wrzesień to nie tylko początek roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich, ale również dla najmłodszych, czyli przedszkolaków. Jest to ważne wydarzenie w życiu nie tylko przedszkolaka, ale także całej rodziny. Nauczyciele jednego z kutnowskich przedszkoli podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami, w jaki sposób pomagają dzieciom zintegrować się ze społecznością przedszkolną oraz jak odnaleźć się w nowym miejscu i nowej sytuacji. Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu całej rodziny, dlatego my, nauczyciele, staramy się pomóc dzieciom, aby jak najszybciej zaadaptowały się w nowym środowisku, w otoczeniu nowych osób i innych dzieci. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielimy się także z rodzicami, przekazujemy im swoje spostrzeżenia, aby móc jak najszybciej zintegrować ich ze społecznością przedszkolną. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy, stały rozkład dnia, rozmowy, wspólne śpiewanie piosenek oraz inne zabawy integrujące grupę. Dzięki wsparciu wszystkich osób pracujących w naszym przedszkolu, adaptacja nowych przedszkolaków przebiegła bardzo sprawnie, bez problemów, a emocje, jakie temu towarzyszyły, były pozytywne. Dla Wiadomości Dnia Ewa Witkowska.